Witamy was widzowie w nowym odcineczku. Znajdujemy się w Warszawie. Mamy bardzo ciekawy temat dzisiaj do zrealizowania. Rewolucja oraz przyszłość oczywiście motocrossu. Całe 80 koni mocy oraz 938 Nm. Stark, Wark, Alfa. Ale respekt taki czuję przed tym, że... A co, na piące wjeżdżasz teraz? Nie, jedynką pojadę, wiesz, pierwszy raz tym tak po torze. To chcę na spokojnie się przejechać i zobaczymy jak to. Widzowie, jedziemy sobie pierwszy raz Starkiem. Ale to się prowadzi. Mega dziwnie się czuję, ale jest mi bardzo wygodnie z tym hamulcem w ręce. Nawet wchodząc w zakręty mogę sobie śmiało wystawić nogę prawą i lecieć sobie, nie? Wiesz, widzieliście to jakby wyciągnął teraz? Byłem w takiej pozycji, gazu dodałem, motor tak. Od razu, natychmiastowo. Chcesz, nie wiem, prostować się w locie, dajesz gazu. Hamujesz sobie zajebiście. Jadę na pierwszej mapie cały czas. I dla mnie to jest max. Idźcie się przebierać, musicie to spróbować. To gówno jest tak dobre, że nawet babcia takiego dobrego dżemu nie robi. To jest całkiem inna jazda, to w ogóle nie ma porównania z palinów. Siadacie sobie i nie myślicie, jaki macie bieg. Wychodzicie sobie z zakrętu, ten hamulec w ręce to jest najlepsze co może być, kurczę. Wchodzicie sobie w zakręt, wystawiacie prawą nogę, nie martwicie się, że nie złapiecie hamulca w ostatniej chwili, tylko elegancko sobie gazem regulujecie. Mega. Tak. Proszę. Amator, a jeździ jak profesjonalista. No, ale ten zawias też robi swoją robotę. Ja tam jechałem, tam są z tyłu takie dziury. Tu sobie przelatujesz wszystko, zawias tak wybiera, że... Dawaj! My już poleciał dalej niż on. Szczerze, dopóki ktoś się tym nie przejedzie, nie mam słów, to jest po prostu zajebiste. Tyle, nie wierzcie mi się w głowie. Nie! Właśnie zasłony dymne robi. Raz, dwa, trzy. Jeszcze na kiwaku czwarta regulacja. Wpadasz w dziury, nie dość, że się czujesz jakbyś jechał trochę cięższym rowerem, no. Masz taką pozycję. To co w bandach robi chłopie, to ty tak się wyginasz na nim. Piękna maszyna. Nie, nie zapinaj mi tego, nie? Bo to damski rozmiar mi łapie, pompuje. Będziesz miał większe na filmiku. Dobra. O. Dobra. Damski rozmiar. Dobra, zaczniemy może sobie na 42 konie. Mapa numer 1. O, biegów już szukam. Tu nie ma czegoś takiego jak biegi. Wrzućmy sobie może mapę numer 2. Ile to było? 50 chyba koni. Ja naprawdę jestem pod takim mega wrażeniem, że to tak idzie. Tu różne gamy motocykli do wyboru w jednym motocyklu. Ustawiacie sobie co chcecie, jak chcecie. Hamowanie silnika, mod, wszystko dosłownie. O, to jest akurat zajebiste. Więc Kuba ubrał ochraniacze, do tej pory jeździł bez. Jeśli ubrał ochraniacze, to znaczy, że coś się będzie działo. What the fuck? O kurde! Gość nie ma limitu. Ale idzie. O! Krótko mówiąc, czup. On już dochodzi do tego limitu, w którym zaraz się coś wydarzy. Ale jeszcze nie wiemy co. Ale ma ochraniacze. Ale ma ochraniacze, właśnie, ma ochraniacze. Jest nieśmiertelny. Co jest? Nic nie widać. Jazdę testową na torze mamy już zaliczoną. Teraz przejdziemy sobie do danych technicznych i zobaczymy jak ten motor zachowuje się na różnych konfiguracjach. Widzowie, mamy tutaj 100 konfiguracji. Możemy sobie ustawić dowolną moc silnika, dowolne hamowanie silnikiem. Mamy monitorek i tutaj po prostu sobie wybieramy ile chcemy mieć właśnie mocy, czyli załóżmy dajemy sobie 10 koni i załóżmy hamowanie silnikiem na max. To już dowolna konfiguracja. Postaramy się wam przedstawić kilka właśnie z tych konfiguracji, gdzie pokażemy wam właśnie jak ten motocykl się zachowuje na danej konfiguracji. A więc co widzowie, teraz przechodzimy do pierwszej mapy, czyli uruchamiamy sobie
czwórkę i zobaczymy, jak to będzie przyspieszać, tak? Czyli co? Staniemy sobie na prostym i odkręcamy manetkę do końca. No jedzie jak 10 koni, nie? Możemy to śmiało wtedy podarować nawet swojej kobiecie, dziewczynie lub znajomemu, który chciałby spróbować się przejechać. Ja mogę sobie jedną ręką odkręcić i nic się nie dzieje. Na drugą mapkę musimy się udać troszeczkę dalej, bo tu nie mamy wystarczająco dużo miejsca, aby rozwinąć osiągi oraz prędkość tego motocykla. 20 koni mechanicznych, siła hamowania 40%. Zaczynamy. Więc co, mamy drugą mapkę, odkręcamy gaz do końca. Teraz już się coś zadziało, tak? Testujemy mapę numer 3, jest to 41 koni, siła hamowania na takim samym poziomie. Czyli... No tutaj już te 40 koni jest odczuwalne. Kurde, dostałem tak kamieniami wysoko. Kuba wbija czwartą mapę właśnie, jest to koni 60, jest to prawie najmocniejsza mapa, także... O, ja się trochę odsunę, żeby tym razem kamieniami nie dostać. Tutaj już jest totalne odejście, no. Wow, wystarczy jeden taki ruch manetką, żeby ten motocykl wykrzesał z siebie, no można powiedzieć, już całą moc. Te 938 Nm jednak robi robotę. Przechodzimy do sedna, jest to już ostatnia mapa, 80 koni mechanicznych, 938 Nm. Czyli pełna moc silnika jest właśnie uwolniana. To jest chory sprzęt. Także mamy wszystkie mapki. Targ versus Honda CRF. 40 koni mamy ustawione. 3, 2, 1. Nie, to nie ma co nawet. No. Go przedmuchać, ale zrobimy sobie przyspieszenie, to wrzućmy sobie piątą mapę. Wrzucimy sobie może czwartą mapę, czyli te 60 koni. Zobaczymy, z jakich prędkości pojedziemy na gumę pójdzie. Czyli robimy na godzinę. Nie ma problemu. Jedziemy 80 na godzinę, 85. Baby.